Nowy dzień, nowe możliwości. Dzisiaj film o tym, czego nie robić, jeśli chcesz schudnąć z ud. Zauważyłam, że my kobiety, nie uogólniając jakoś specjalnie, mamy takie dwie części ciała, z których najbardziej chcemy chudnąć. Oczywiście to nie są jedyne części, z których chcemy zrzucić zbędne kilogramy, ale brzuch i nogi to są na pewno najczęściej powtarzające się części ciała. I o ile chciałabym od razu tutaj wspomnieć, że nie możemy chudnąć punktowo, tkankę tłuszczową tracimy w miarę równomiernie, tak, jest kilka rzeczy, które moim zdaniem należy unikać, jeżeli chcesz schudnąć z ud, a uda to zawsze była moja zmora, więc myślę, że trochę wiem, o czym mówię. Zanim zaczniemy ten film i podam Wam 4 lub 5 punktów, to jak zawsze bardzo Was proszę, to naprawdę wspiera mój kanał. Dajcie lajka, polubcie ten film, jeżeli to jest coś, czego chcecie widzieć więcej na moim kanale. Trochę przez wakacje wyszłam z wprawy, więc wybaczcie mi, aż się znowu rozkręcę i nie będę popełniała tylu błędów gramatycznych, stylistycznych może nie, ale gramatycznych, jeżeli trochę mi się język plączę, to dlatego. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, przycisk jest gdzieś tutaj poniżej. Warto też zawsze nacisnąć ten dzwoneczek, bo wtedy będziecie dostawali przypomnienia, że nowy film pojawia się na moim kanale. I możecie też mnie obserwować na Instagramie, tam będzie dużo nowych przepisów związanych z dietą ketogeniczną. Bez zbędnego przedłużania, punkt pierwszy, moim zdaniem bardzo istotny, którego należy unikać, jeżeli chcesz schudnąć z ud, to jest nieprzesadzanie z ćwiczeniami na przednią część ud, czyli na mięśnie czworogłowe ud. To, co często obserwuję i widzę na siłowni, to dziewczyny, które przychodzą, zaczynają od tak zwanego stairmastera, czyli tego takiego wchodzenia po schodach, o ile akurat taka maszyna jest dostępna na siłowni. Później robią na przykład przysiady, później na przykład robią wyciskanie na suwnicy, później jakiś spacer farmera i tak na dobrą sprawę, jakieś zakroki, wykroki, każde ćwiczenie to jest ćwiczenie, które jest na przednią część uda, przynajmniej w większym stopniu. I po kilku miesiącach często te osoby się dziwią albo są załamane, że ten przód uda się mocno rozbudował, zamiast się zmniejszyć, mimo tego, że na przykład dietę trzymają na 100%. Ja byłam taką osobą, która robiła bardzo, bardzo dużo różnych wariacji, przysiadów, wykroków, zakroków. I rzeczywiście generalnie nasz organizm ma to do siebie, że ta przednia część uda jest mocno dominująca. Często nawet w tych takich ćwiczeniach, które są bardziej na tylną taśmę, ten przód uda może brać górę. Wtedy warto pamiętać o aktywacji tych mięśni, porządnej aktywacji tych mięśni, które przy danym ćwiczeniu mają pracować, to powinno pomóc. Ale rzeczywiście wykonywanie tak dużej ilości ćwiczeń tylko i wyłącznie na przód uda, no będzie prowadził do tego, że te mięśnie będą się rozbudowywać. Nie będzie to oczywiście tkanka tłuszczowa, ale optycznie no będzie wyglądało, jakby te uda były większe. Także jeżeli nie chcecie, żeby te uda się rozbudowały, no to doradziłabym wykonywanie pewnie maksymalnie jednego, maksymalnie dwóch tego typu ćwiczeń na treningu. I punkt drugi, wykonywanie ich poprawnie. Zła technika to jest kolejna rzecz, która może doprowadzić do tego, że te uda no będą się rozbudować nie w taki sposób, w jaki byście tego chciały. Dlatego, że tak jak wspomniałam w punkcie pierwszym, to i tak jest taka nasza dominująca część i trudniej jest zdecydowanie aktywować pośladki albo tył uda. I czasami w takich ćwiczeniach jak sumo, martwy ciąg albo martwy ciąg możemy mniej czuć ten tył uda, a bardziej przód i to też będzie generowało nie takie efekty, jakbyśmy tego chcieli. I tutaj już podkreśliłam i w sumie wspomniałam o tym przy punkcie pierwszym, to jest aktywacja mięśni, czyli jeżeli na przykład dzisiaj skupiasz się na tym, żeby pracować na pośladki, no to mocno aktywujesz najpierw te mięśnie pośladkowe, żeby nasz organizm wiedział, które mięśnie mają pracować później. Jeżeli chcesz się bardziej skupić na przykład na martwym ciągu i na tej tylnej taśmie, no to mocno aktywować ten tył uda, żeby jednak ten przód nie był taki dominujący.
Także punkt drugi, no to wykonywanie, czego nie robić, no bo taki jest tytuł tego filmu, więc na pewno czego nie robić, to nie wykonywać ćwiczeń niepoprawnie, ale to w sumie mogłoby się tyczyć do wszystkiego. Punkt trzeci to jest niedojadanie i skrajny deficyt kaloryczny. My często, chcąc pójść na skróty i osiągnąć szybkie efekty, zaczynamy od obcinania bardzo drastycznie ilości jedzenia. Nie o 100 kalorii, nie o 50 kalorii, tylko o 500, 600. Zresztą wiecie, jakie jest moje zdanie na temat liczenia kalorii, ale ten taki skrajny deficyt kaloryczny również będzie prowadził do tego, że po pierwsze nie będziemy mieć tyle siły na treningach, żeby no, wykonać porządny trening na nogi, a po drugie, że koniec końców, i to będzie temat filmu, który jest przez Was bardzo mocno proszony, wołany, requestowany, to film o emocjonalnym jedzeniu i napadaniu głodu, dlatego że chcąc, nie chcąc, jeżeli będzie się na skrajnym deficycie przez dłuższy okres czasu, no to te napady głodu będą się zdarzały i koniec końców tych efektów nie będzie, no bo co z tego, że trzymamy dietę przez tydzień, jak później 8 dnia totalnie popłyniemy i zjemy wszystko, co się da, co jest z drugiej strony naturalne, więc nie biczujcie się za to, dziewczyny, że jeżeli nagle ktoś Wam rozpisuje dietę na 1200 kalorii, a takie się zdarzają niestety jeszcze cały czas, no to po 7 dniach jedzenia takiej ilości nie jest zaskoczeniem, nie powinno być zaskoczeniem dla nikogo rzucanie się po prostu na jedzenie. I punkt czwarty, czego nie powinno się robić, jeżeli chcesz schudnąć schód, to przetrenowanie i brak regeneracji. Nie zawsze więcej znaczy lepiej, to jest na pewno taka rzecz, której ja powinnam bardziej słuchać. I ten urlop, który właśnie nam się skończył, te 7 dni, przez które ja sobie postanowiłam, że nie będę trenować, nie będę ćwiczyć, nie będę mieć jakiegoś takiego bardzo intensywnego wysiłku fizycznego, pokazał mi, że ta regeneracja czasami potrafi tylko i wyłącznie wspomóc te efekty i przyspieszyć pewne rezultaty. Regeneracja jest tak samo ważna jak trening. Jeżeli ty trenujesz przez 7 dni w tygodniu ciężko, po 2 godziny, do tego na przykład jeszcze słabo śpisz, do tego jeszcze słabo śpisz i na przykład się stresujesz, no to nie będziesz widziała tych rezultatów, które rzekomo powinnaś widzieć przy takiej ilości treningów. Czasami trzeba zrobić krok w tył, odpocząć, zregenerować się, dać czas tym mięśniom, żeby odpoczęły. Ja po urlopie zrobiłam trening przedwczoraj i dzisiaj mam bardzo silne zakwasy i wiem, że dzisiaj nie jest moment na to, żeby robić kolejny trening. Więc regeneracja, sen, odpoczynek będą równie ważne jak dobrze technicznie wykonany trening, dobrze dobrany trening z aktywacją odpowiednich mięśni, jak dobrze zbilansowana dieta bez skrajnych deficytów, bez głodzenia się, ale o tym na pewno powiem więcej i obszerniej w kolejnym filmie. A na dzisiaj to już wszystko i zdrowego odchudzania życzę Wam Ania. Na razie, cześć!